Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Do 31 marca Trybunał Stanu odroczył decyzję, czy z powodu przedawnienia umorzyć sprawę odpowiedzialności konstytucyjnej Emila Wąsacza. Na byłym ministrze skarbu ciąży oskarżenie o nieprawidłowości z lat 90. Chodzi o prywatyzację PZU, TPS-a oraz domów towarowych Centrum. To powrót do jednej z największych, niewyjaśnionych dotychczas afer III RP. Emil Wąsacz, były minister skarbu w rządzie AWS. To on przeprowadził jedne z największych prywatyzacji po 1989 roku. Zagranicznym firmom sprzedał m.in. domy towarowe Centrum, TPS-a oraz PZU. W wyniku działań Emila Wąsacza skarb państwa stracił miliardy złotych, ocenia ekonomista Andrzej Michalak. Oczywiście wszystkie te podmioty stanowiły bardzo istotny element gospodarki Polski. Natomiast wydaje się, że tutaj tym takim wiodącym była prywatyzacja PZU, która była zagrożeniem dla funkcjonowania podstaw państwa polskiego, dla bezpieczeństwa wszystkich Polek i Polaków. Kierowany przez ministra Wąsacza resort skarbu zaniżył znacząco wartość PZU i wybrał niekorzystną ofertę prywatyzacyjną. I za to m.in. Sejm w 2005 roku postawił go przed Trybunałem Stanu. Pierwsza rozprawa odbyła się rok później. Trybunał Stanu uznał, że dokumenty Sejmu nie spełniły warunków prawnych aktu oskarżenia. Przypomnijmy, że Trybunał Stanu w latach 2007-2013 nie zebrał się ani razu. Za koalicji PO-PSL sprawa była przeciągana. Sejm nie wyłonił oskarżyciela. Trwało to do ubiegłego roku. W lipcu wyłoniono poseł Halinę Szydełko, a w październiku wylosowano skład orzekający. Dziś sprawa ruszyła na nowo. Otwieram rozprawę przed Trybunałem Stanu w sprawie Emila Wąsacza. Obrońcy Emila Wąsacza domagają się umorzenia postępowania ze względu na przedawnienie. W przypadku odmowy umorzenia chcą zwrotu sprawy Sejmowi do ponownego rozpatrzenia, mówi mecenas Michał Królikowski. Obrona stanowczo opowiada się za umorzeniem postępowania na podstawie pierwszej z tych przesłanek, z tych okoliczności. Jeżeli natomiast Trybunał zdecydowałby się odmówić racji tej interpretacji przepisów o przedawnieniu, to obrona wnosi o to, żeby skarga została ponownie skierowana do Sejmu. Sprawa byłego szefa resortu skarbu budzi kontrowersje przede wszystkim ze względu na ogromne kwoty, jakie stracił wtedy Skarb Państwa. Nikt z wysokich urzędników do dziś nie poniósł konsekwencji tamtych nieprawidłowości. Oskarżyciel w procesie, mecenas Halina Szydełko, zwraca uwagę, że chodzi nie tylko o procedury, ale też przywrócenie poczucia sprawiedliwości społecznej. Jednocześnie powołuje się na przepisy mówiące o przerwaniu biegu przedawnienia i jako strona oskarżająca sprzeciwia się umorzeniu sprawy. Nie powinna zakończyć się przedawnieniem, a jednak rozstrzygnięciem przez Trybunał Stanu, co byłoby na pewno dobrze przyjęte przez społeczeństwo, jak również i przez samego oskarżonego, który dzisiaj mówił w gorzkich słowach o tym, że przez tyle lat sprawa nie toczyła się i nawet jeżeli dojdzie do przedawnienia, w co oskarżony wierzy, to jednak pozostanie w świadomości społecznej, że być może był winny. Sam oskarżony nie przyznaje się do winy. Emil Wąsacz twierdzi, że prywatyzację przeprowadził właściwie i na korzyść państwa. Były minister skarbu uważa, że jest ofiarą opieszałości procedur i chce umorzenia sprawy. Ale ponieważ uważam, że nie naruszyłem żadnych norm prawnych, przestrzegałem w czasie mojego urzędowania jako minister skarbu wszystkie zasady prawa obowiązujące w Polsce. Od uchwały Sejmu o postawieniu Wąsacza przed Trybunałem Stanu mija już 12 lat. Upływający czas sprzyja obrońcom, którzy w procesie zasłaniają się argumentem przedawnienia. Ta sprawa w szerszej perspektywie pokazuje słabość całego wymiaru polskiego sądownictwa, mówi politolog Tomasz Matras. Trybunał Stanu generuje określone koszty,
które w innych państwach są przerzucone na albo Sąd Najwyższy, albo na Trybunał Konstytucyjny. Należy zastanowić się, czy instytucja Trybunału Stanu w tym aspekcie, w tym konkretnym kontekście jest potrzebna. Trybunał Stanu może wymierzyć następujące kary: utraty czynnego i biernego prawa wyborczego, zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa i w organizacjach społecznych, utraty orderów, odznaczeń i tytułów honorowych. Niezależnie od odpowiedzialności przed Trybunałem, Emil Wąsacz ma też proces karny za prywatyzację PZU. Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. To kolejny element reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zmianę ostro krytykuje liberalno-lewicowa opozycja, a także część sędziów, którzy najwyraźniej obawiają się o swoje pozycje. Nowelizacja zakłada, że dyrektorzy sądów nie będą już wybierani w konkursach, będzie ich powoływał i odwoływał minister sprawiedliwości. On będzie również ich bezpośrednim zwierzchnikiem. Dotychczas dyrektorzy odpowiadali przed prezesami sądów. To prowadziło do różnych patologii. Kluczowym elementem tej reformy jest to, aby prezesi sądów nie zajmowali się już sprawami administracyjnymi. Do obowiązków dyrektorów sądów należy m.in. nadzór nad pracownikami niebędącymi sędziami. Dyrektorzy zarządzają też sprawami finansowymi i zajmują się zamówieniami publicznymi. W żaden sposób nie mogą wpływać na orzecznictwo sądów, co innego twierdzi opozycja, która krytykuje zmiany. Nie da się w żadnym sądzie rozgraniczyć tej sfery związanej z orzecznictwem i sfery administracyjno-kadrowej. I to się przenika. Politycy liberalno-lewicowej opozycji przekonują, że reforma upolityczni sądy. PiS przejmuje całą administrację sądową właściwie tą ustawą. To jest bardzo szkodliwe, ponieważ to będzie oznaczało, że sędziowie będą osaczeni. Dyrektor sądu będzie namiestnikiem ministra sprawiedliwości. Jedyne, co PiS chce zrobić w wymiarze sprawiedliwości, to skrajnie go upolitycznić. Na krytykę opozycji odpowiadał wiceminister sprawiedliwości. Opozycja tworzy taką atmosferę strachu, że dzieje się coś naprawdę złego, ale skończy się dokładnie tak samo jak z prokuraturą. To znaczy, że te instytucje wreszcie zaczną działać lepiej. Profesor Mieczysław Ryba podkreśla, że krytyka reformy wymiaru sprawiedliwości ze strony opozycji i sędziów to w gruncie rzeczy obawa przed rozbiciem starego układu. To jest potężny segment władzy, który niezmieniony po 1989 roku w dużym stopniu dawał stabilizację temu systemowi, który wówczas został stworzony. Nikt tego nie naruszał. Mało tego, twierdzono, że niezależność tych sądów polega na jak gdyby niepociąganiu sędziów nawet przy rażących błędach do odpowiedzialności. Niektórzy sędziowie nazywają siebie też specjalną kastą. To my jesteśmy solą tej ziemi. To na nas opiera się demokracja. Bo ja całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi i myślę, proszę Państwa, że damy radę. Wielu sędziom nie podobają się realizowane reformy. Krytykują m.in. zmiany w Krajowej Radzie Sądowniczej, a nawet obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych. W wywiadzie dla jednego z portali internetowych pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf, mocno skrytykowała rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie schowam się jednak ze strachu. Muszę poinformować organizacje europejskie zajmujące się sądownictwem o tym, że polskie władze naruszają niezależność sądów. Sędzia dodała, że prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu nie podoba się system oparty na wykładni prawa. Jej zdaniem jest on politykiem, który burzy. To jest to wypowiedź z gruntu taka typowa dla działaczy partyjnych, a nie dla tych, którzy mienią się być wolni od tych uwarunkowań. Przewlekłość postępowań, błędy sędziów, a także ich bezkarność, nawet w wypadku ciężkich przestępstw, sprawiają, że Polacy oczekują gruntownych zmian w polskim systemie sprawiedliwości. Sejm wybrał profesora Grzegorza Jędrejka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Aby objąć funkcję, musi być on jeszcze zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Grzegorz Jędrejek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem i szefem Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pan profesor jest świetnym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W Trybunale zajmie miejsce sędziego Andrzeja Wróbla, któremu na początku lutego Zgromadzenie Ogólne Trybunału wygasiło mandat. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Z taką złą praktyką, złym zwyczajem stało się procedować nad kandydatem
na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w atmosferze chaosu, bałaganu, wyzwisk i wzajemnych epitetów. Mówił poseł Krzysztof Paszyk z PSL-u. Borys Budka z Platformy twierdził, że doszło do złamania prawa przez pominięcie 7-dniowego terminu od zaproponowania kandydata do głosowania, co jego zdaniem uniemożliwiło zapoznanie się z kandydatem. Jesteśmy w punkcie, który dziś w ogóle nie powinien być w porządku obrad. Po raz kolejny większość parlamentarna narusza regulamin sejmowy. Pan poseł mija się z prawdą. Procedura, która w tej chwili doprowadziła do wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest przeprowadzona zgodnie z regulaminem. Odpowiadał na zarzuty posła Platformy marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W regulaminie jest mowa o 7-dniowym terminie, chyba że Sejm postanowi inaczej i tak było właśnie w tym przypadku. Oskarżenia o łamanie regulaminu wysunęła także Nowoczesna. Profesor Jędrejek zapisze się jako najszybciej wybrany sędzia w historii Trybunału Konstytucyjnego, mówiła poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz. Wybranie pana profesora właśnie z pogwałceniem prawa będzie to taki rodzaj politycznego haka, którego PiS na pewno nie zawaha się użyć. Sam profesor pewnie niedługo się o tym przekona, kiedy odbierze pewnego dnia z Nowogrodzkiej telefon i usłyszy tak zwaną propozycję nie do odrzucenia. Problem jest nie tylko w tym, że pan profesor Jędrejek będzie swego rodzaju zakładnikiem PiS-u. Problemem także jest brak naszej wiedzy o kandydacie i jego kompetencji. Zastrzeżeń co do profesora Jędrejka nie mieli posłowie Kukiz 15. Dyscypliny klubowej w trakcie głosowania jednak nie było. My od początku domagamy się wyboru sędziów pozapartyjnych, większością 2/3, a także sytuacją, jaka panowała na Komisji Sprawiedliwości, każdy z posłów Kukiza będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem. Mówił poseł Jerzy Jachnik. Opozycja miała okazję do zapoznania się z kandydaturą profesora Jędrejka podczas wczorajszej komisji. Jednak tego nie zrobiła. Totalna opozycja podczas obrad chciała egzaminować profesora. Państwo krytykujecie, dlaczego się tak spieszymy. A przypomnijcie sobie wasze wystąpienia sprzed kilku miesięcy. Jak rozdzieraliście szaty, że oto są nieobsadzone wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Jak nagliliście, że trzeba natychmiast, bo to paraliżuje Trybunał Konstytucyjny, to wsłuchaliśmy się w tą retorykę i obsadzamy stanowiska bez zbędnej zwłoki. Okazuje się, że również źle. A zatem nikt nie jest w stanie dogodzić dzisiejszej opozycji, która poza totalną krytyką nie ma nic do zaoferowania. Po wyborze profesora Grzegorza Jędrejka w 15-osobowym Trybunale Konstytucyjnym będzie 8 sędziów wybranych przez obecny Sejm. W Trybunale jest teraz 7 sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji. Nowe koło poselskie w polskim Sejmie. Tworzą go 2 posłanki wywodzące się z klubu Kukiz 15 oraz 1 poseł niezrzeszona. To pierwsze takie koło w historii Sejmu. Tworzą je 3 kobiety: Małgorzata Jankowska, Magdalena Błońska i Anna Siarkowska. Będziemy chcieli być merytoryczną opozycją. Tą opozycją, której Polsce dzisiaj najbardziej brakuje. Nowe koło będzie nosiło nazwę Republikanie. Anna Siarkowska i Magdalena Błońska do wczoraj były w klubie Kukiz 15. O wyjściu z tej formacji myślały już wcześniej wspólnie z posłem Rafałem Wójcikowskim, przyznaje poseł Błońska. Razem z nami miał wyjść poseł, który zginął tragicznie, nasz najbliższy przyjaciel Rafał Wójcikowski. Razem z nim snuliśmy plany o tym właśnie, żeby założyć koło republikańskie. Mandat po pośle Wójcikowskim objęła Magdalena Jankowska, która postanowiła dołączyć do nowego klubu, który odżegnuje się od totalnej opozycji. Będziemy patrzeć władzy na ręce, będziemy ją rozliczać, będziemy przy tym konstruktywni. Czyli te projekty, które Polsce służą, na pewno będą mogły liczyć na nasze wsparcie. Powodem odejścia z Kukiz 15, jak mówi poseł Siarkowska, była jej krytyczna ocena zachowania jej kolegów klubowych podczas wydarzeń z 16 grudnia ubiegłego roku. Większość klubów wzmacniała działania obstrukcyjne opozycji i nie brała udziału w obradach na sali kolumnowej. Poseł Siarkowska z posłem Wójcikowskim uczestniczyli w tamtych głosowaniach. 4-dniowe manifestacje w Paryżu przeciwko przemocy policyjnej przerodziły się w przemoc i gwałt, informują francuskie media. Dziennikarze opisują, jak zamaskowani demonstranci niszczyli samochody i próbowali rozbijać bankomaty.
2 lutego na przedmieściach Paryża czarnoskóry 22-latek Theo został ciężko ranny podczas zatrzymania w ramach akcji wymierzonej w dealerów narkotyków. Zatrzymany oskarżył jednego policjanta o gwałt, a 3 innych o pobicie. Prokuratura postawiła wszystkim 4 funkcjonariuszom zarzuty. Zostali też zawieszeni w obowiązkach. Sprawa ta wywołała oburzenie na przedmieściach Paryża, gdzie kilka nocy z rzędu dochodziło do nocnych zamieszek i starć z policją. Wczoraj za pomocą płonących kubów na śmieci i prowizorycznych barykad młodzi ludzie zablokowali wejścia do 16 liceów w Paryżu. Doszło do starć. Jesteśmy tu dzisiaj, aby walczyć o sprawę, która jest ważna dla nas wszystkich. Zemsta za Theo to kilka słów, ale naprawdę chcemy sprawiedliwości dla tego człowieka. On jest jednym z wielu na przedmieściach Paryża, którzy są atakowani codziennie przez policję. Czujemy się w tym kraju jak obcokrajowcy. Jesteśmy Francuzami, urodziliśmy się tutaj, ale jednak nie czujemy, że należymy już do naszego kraju. I to, co widzisz w telewizji, nie jest zbliżone w ogóle do rzeczywistej sytuacji. Trzeba iść w głąb naszych przedmieści i pokazać, co naprawdę tam się dzieje. Przed południem kilkusetosobowy tłum zebrał się na placu Nation we wschodniej francuskiej części stolicy. W stronę policjantów najpierw padały okrzyki: wszyscy nienawidzą policji i policja to rasiści. Następnie poleciały kamienie, butelki i inne przedmioty. Przed niektórymi szkołami podpalano śmietniki i krzyczano m.in. precz z policją. W niektórych relacjach z wydarzeń w Paryżu zwracano uwagę na to, że wśród manifestantów byli nie tylko licealiści, ale również wielu wyrostków z tzw. trudnych przedmieść, zamieszkanych przez ludność pochodzenia afrykańskiego oraz lewaccy aktywiści. Wojsko Gwatemali zatrzymało statek aborcjonistek, na którym zabijane są dzieci poczęte. Statek przybył do jednego z gwatemalskich prywatnych portów. Na pokładzie statku holenderskiego na pełnym morzu obowiązuje prawo holenderskie. Na jego mocy organizacja Kobiety na Falach sprzedaje preparaty wywołujące aborcję farmakologiczną. Konstytucja Gwatemali przewiduje ochronę życia od momentu poczęcia, ale w 2008 roku przyjęto zmianę w kodeksie karnym, która zezwala na tzw. aborcję, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia matki. W pozostałych przypadkach zabicie dziecka poczętego jest zabronione i to nie podoba się organizacjom aborcyjnym. Dlatego jedna z nich, prowadząca pływający ośrodek aborcyjny, skierowała swój statek do wybrzeży Gwatemali, co spotkało się z protestem wielu mieszkańców kraju. To grzech. Dlaczego nie pójdziecie do Holandii zabijać dzieci? Idźcie do Holandii. Dlaczego tu przebywacie? Pływający ośrodek aborcyjny zacumował w jednym z prywatnych portów. Statek i 7 osób, które były na pokładzie, zatrzymało wojsko. W wydanym oświadczeniu przedstawiciele armii stwierdzili, że nie pozwolą żadnej organizacji non-profit na łamanie konstytucji, która chroni życie ludzkie. Armia potępiła także każdą próbę wystąpienia przeciwko prawu Gwatemali. Jest to jacht turystyczny z 4 turystami, którzy powiedzieli, że przypływają tu jako odwiedzający. Daliśmy im do zrozumienia, że znamy ich prawdziwe intencje. Przekazaliśmy im rozkaz od prezydenta, który jest szefem naszej armii, żeby opuścili nasze wody. Mówi wiceminister marynarki. Jak widać, władze Gwatemali nie boją się zdecydowanie stawać w obronie życia dzieci nienarodzonych. Women on Waves, czyli Kobiety na Falach, to organizacja, która umożliwia kobietom zabicie swojego dziecka na pokładzie holenderskiego statku, który wypływając poza wody terytorialne znajduje się pod jurysdykcją prawa obowiązującego w Holandii, gdzie tak zwana aborcja jest legalna. I to już wszystkie wiadomości w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam serdecznie na kolejne wydania. Do zobaczenia.